dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie i tym razem nie będzie to vlog, tylko będzie to taki odrobinę mieszany haul zakupowy, o którym zresztą mówiłam Wam w tamtym vlogu, ale jego jeszcze nie ma na kanale. Możecie go słyszeć w tle, bo on się dopiero tutaj tworzy, udostępnia i w ogóle coś, słuchajcie, porobili mi w iMovie, jakieś zmiany. Nie mogę zaimportować zdjęcia do filmu, nie wiem co tam się porobiło, naprawdę nie miałam dzisiaj od rana ani siły, ani weny, żeby to rozkminiać. Więc bez tych plansz w ogóle początkowej i końcowej ten vlog jest zmontowany i mam nadzieję, że uda mi się to rozpracować. Strasznie nie lubię, jak wiecie, nagle wprowadzają jakieś zmiany, o których człowiek nie wie i po prostu zaczynam montować film z zupełnie innymi jakimiś tam specyfikacjami. Słuchajcie, dzisiaj mam włosy, jakby mi piorun w ogóle strzelił w rabarbar, bo jest straszna wilgoć, a byłam parę minut temu na dworze, wiecie, zaczesałam wszystko do góry, ale i tak gdzieś tam tutaj coś tak sterczy, więc bardzo proszę o wyrozumiałość i wybaczenie. Mam nadzieję, że jeszcze przed porodem zdążę iść, słuchajcie, do fryzjera. Jestem co prawda zapisana do fryzjera, natomiast no, mój fryzjer ma świadomość tego, że to będzie końcówka ciąży i różnie to może być. Jesteśmy umówieni na telefon, ale wizyta jest zaklepana, także ja na nią już nawet już na nią czekam, powiem szczerze. I tak, słuchajcie, tu mam wielkie pudło, które stoi na krześle z apteki Gemini. To jest moje zamówienie, to już jest takie zamówienie... Trochę dla mnie rzeczy do porodu, trochę na połóg, trochę dla maleńkiej. Tutaj mam jakieś zakupy z Ziai, takie nie za wielkie. Mam też zakupy z Lulalove i to będzie taki haul mieszany, ale on nie będzie tylko taki, wiecie, stricte dzidziusiowy, no bo jednak będzie też taki trochę mamowy, trochę kobiecy, no więc zostawiam Wam wolny wybór, jeżeli jesteście zainteresowane haulem takim naprawdę mocno pomieszanym z różnych dziedzin. Nawet słuchajcie, pokażę Wam ciuchy, które mam nawet teraz na sobie, bo to są moje nowości. Ja teraz bardzo, ekstremalnie rzadko robię Wam hole ciuchowe, bo ja naprawdę mało kupuję jakichś takich ubrań fashion, takich modowych, bo ja w ogóle nie jestem fashion, jestem raczej typem dresiary. I teraz raczej, jeżeli coś kupuję, to kupuję coś, co wynika z potrzeby, tak? Że rośnie mi brzuszek, to jest teraz właśnie update brzuszkowy. No i na przykład potrzebuję jakichś spodni. Tak, najpierw zacznę może od bluzy, bo dzisiaj sobie skompletowałam taki szaraczek, to jest taki komplet dresowy. Oczywiście ani jedna, ani druga z tych rzeczy nie jest typowo ciążowa. Bluza jest bluzą z Emily Atelier. Ja mam mnóstwo rzeczy stamtąd, bardzo często Wam... Przepraszam, zaraz ściszę ten telefon. Bardzo często Wam linkuję, uwielbiam od niej basiki tych bluz. To są bluzy Lumi, zostawię Wam link na dole. Mam już chyba 4, uwielbiam ich fason. Ja w ogóle bardzo lubię rękawy 3/4, ale ona chyba też czasami właśnie wprowadza długie rękawy. To są ciuchy szyte w Polsce, z polskich dzianin, bardzo wygodne, bardzo dobre gatunkowo, no ja uwielbiam. Jakiś czas temu właśnie kupiłam sobie taką szarą bluzę i pomyślałam, że fajnie by było dokupić sobie do niej szare spodnie, żeby właśnie mieć taki, wiecie, no, dres. I ona ma u siebie w sklepie spodnie, ale powiem Wam, że ona po prostu jak wstawia nową kolekcję i coś się pojawia, to się wyprzedaje tak. A ja nie jestem typem osoby, która poluje na ciuchy w internecie, więc po prostu jak udaje mi się coś kupić, to kupuję, jak nie, no to trudno. I ostatnio właśnie na Instagramie znalazłam też dziewczynę, która się zajmuje szyciem właśnie dzianinowych rzeczy. No nie będę może Wam tu aż tak bardzo prezentowała, ale zamówiłam sobie spodnie w rozmiarze L, dresowe, ponieważ miały bardzo dobre opinie, że są właśnie z bardzo fajnej dzianiny, że są grube, mięsiste, że są bardzo wygodne i takie bardzo proste. I takie, słuchajcie, właśnie są i sobie je zamówiłam. Co prawda one po ciąży będą na mnie za duże, bo one teraz, nawet tutaj w nogawkach są moim zdaniem odrobinę takie za luźne, one powinny być bardziej slim, więc chyba sobie jeszcze zamówię później M-ki, żeby po ciąży po prostu mieć bardziej dopasowane. Ale teraz już wiem, że do końca w nich dociągnę, no i ten dresik jest bardzo fajny, także linki do tych dwóch rzeczy mogę Wam zostawić na dole. Jeżeli lubicie dresowe, takie wygodne, dzianinowe rzeczy, to bardzo Wam polecam. No, a update brzuszkowy wygląda tak, czujemy się dobrze, mała się bardzo rusza, więc będę też mówiła szybko, tylko ściszę ten telefon. Znaczy nie o to chodzi, że będę mówiła szybko, ja zawsze gadam szybko, wiem o tym, tylko chodzi mi o to, że będę się streszczać, żeby, wiecie, dała mi trochę postać, bo ona nieraz jak zaczyna, wiecie, robić jakąś akcję w brzuchu, to ja natychmiast muszę iść albo usiąść, albo się na boku położyć. Pierwsza rzecz to jest surowiec kosmetyczny, kwas hialuronowy, 3% złożony z wysoko, z wielkocząsteczkowego i drobnocząsteczkowego kwasu z Lulalove. Jak robiłam zakupy dla dziedziusia, to po prostu wrzuciłam sobie, ja zawsze sobie tam wrzucam jakiś kosmetyk, bo bardzo, bardzo lubię. O, i jeszcze chyba Wam nie pokazywałam, zaraz się tu schylę do szuflady, bo w poprzednim zamówieniu
wrzuciłam masło pszczele, które działa antybakteryjnie, jest naturalnym antybiotykiem, świetnie leczy wszelkie właśnie jakieś tam zmiany skórne, przesuszenia, czy tutaj wiecie, przy tych kostkach, wszystko się zaraz zacznie, wiadomo. Bartek nieraz ma jakieś problemy, na przykład z uszczącą się skórą na tle alergicznym i właśnie to masło pszczele ma takie działanie lecznicze. Bardzo fajnie pachnie propolisem, jeżeli lubicie, ma świetną konsystencję, jest naturalne i ostatnio na przykład ugryzło mnie coś na szyi. Rozdrapałam sobie to, strasznie mnie swędziało, drapałam, aż miałam takie, wiecie, ślady, a ten bąbel nie schodził. Posmarowałam sobie tym na noc i po prostu rano wstałam z gładką skórą, więc przepraszam Was. Okej, już jestem. Kwas hialuronowy kupiłam dlatego, że zawsze szukam dodatkowej opcji nawilżenia w swoich kosmetykach, takiego, wiecie, boostera, który mi trochę podkręci pielęgnację, żeby była jeszcze bardziej nawilżająca, a kwasu hialuronowego nigdy nie stosujemy samodzielnie, tylko zawsze albo go mieszamy z kremem, albo z olejkiem, albo z czym tam nakładamy na twarz, ponieważ on nałożony samoistnie na twarzy spowoduje efekt odwrotny od zamierzonego, czyli zostanie na zewnątrz i całą wodę, którą będzie wiązał, on będzie ją wyciągał na zewnątrz ze skóry, w efekcie czego ta skóra będzie przesuszona, więc dodajemy kilka kropli albo pod pielęgnację, którą stosujemy na dzień czy na noc, albo do pielęgnacji, którą stosujemy na dzień czy na noc, także jeszcze go nie używałam, więc nic Wam nie powiem. Ostatnio weszłam również do Ziai po pastę do zębów i też tutaj kupiłam dosłownie kilka rzeczy. Moja ulubiona pasta do zębów i już na pewno ją znacie od lat, jeżeli jesteście u mnie na kanale, może się trochę odsunę, ja tak blisko jakoś strasznie stoję. To jest pasta z szałwią, Mint Perfect, bardzo często Wam ją kiedyś pokazywałam w denku, a potem przestałam rzucać pasty do denka, bo mi się, wiecie, za dużo tego wszystkiego gromadziło. A druga pasta to jest pasta Active przeciwpruchnicza. Pani po prostu mi powiedziała, że ta jest bardzo mocna, bo ja zapytałam, bo ta jest taka w smaku jak zielone orbitki, uwielbiam ją w ogóle, pięknie pachnie, cudownie odświeża jamy ustną, bardzo ładnie pielęgnuje, naprawdę zęby, zostawia świeży oddech. Naprawdę to jest moja jedna w ogóle z ulubionych past, jakie używałam ever. A ta jest podobno bardziej no ostra, bardziej miętowa, bardziej ostra, zobaczymy, jestem ciekawa. I jeszcze z trzeciej serii wzięłam płyn stomatologiczny do płukania jamy ustnej, to jest seria remineralizująca, można jej używać też dla dzieciaków od lat 3. Nie mogłam się oprzeć płynowi do kąpieli o zapachu kozie mleko, ja kiedyś tą serię kozie mleko z Ziai uwielbiałam, naprawdę, ale to już było, wiecie, lat temu, x. Zapach się w ogóle nie zmienił, ona ma taki pudrowy, ciepły zapach, wczoraj sobie już wzięłam kąpiel, także ładna piana, nie jakaś taka wielka, wiecie, że wyskakuje z wanny, subtelny, delikatny zapach, fajny płyn. Tutaj mam jeszcze krem z Ziai, który kupiłam sobie jak byłam w szpitalu, bo ja do szpitala wzięłam tylko olejek i nie wzięłam żadnego balsamu ani kremu do ciała, a nie zawsze miałam ochotę, wiecie, taka być natłuszczona tym olejkiem, też nie zawsze miałam warunki, umówmy się na to, w szpitalu, żeby się wysmarować oliwką, więc chciałam jakiś krem, który będzie się bardzo szybko wchłaniał i kupiłam taki aloesowy do cery normalnej i suchej, ale on jest przeznaczony do twarzy, a ja go raczej kupiłam z przeznaczeniem do ciała. Na drugim miejscu w składzie ma parafinę. To od razu Wam mówię. Skład niezbyt fajny. Bardzo ładnie pachnie tym aloesem. Naprawdę szybko się wchłania, ma 100 ml i kosztował, nie wiem, około 10 zł. Jest taki, wiecie, poprawny, no ale żaden szał. Natomiast coś, co zachęciło mnie tak naprawdę designem i też tym, że Bartek uwielbia takie bajery do kąpieli. On wszystkie jakieś takie pianki, galaretki, no jakieś takie udziwnione rzeczy. Jak z Lasha mam takie fajne od Kasi, taką galaretkę. On też mi ją często podbierał, bo bardzo mu się podobają po prostu takie, wiecie, zabawne formuły. Natalia też lubi, ja też lubię, ale jakoś Bartek jest naprawdę fanem takich rzeczy. I wzięłam z tej serii Baltic Home Spa galaretka do kąpieli o zapachu mango. I rzeczywiście tym mango pachnie przepięknie. Także takie niezbyt duże, no ale zakupy z Ziai, może akurat się będziecie wybierały do Ziai i coś Was zainteresuje. Już przechodzę do tego holu z apteki, do którego wrzuciłam również pieluszki Dada, które pokazywałam Wam we vlogu, że kupiłam je w tym. No gdzie są Dady? No w Biedronce są Dady. I tak, i to już to nie było z apteki. Teraz idzie apteka. Podkłady higieniczne do porodu, właściwie do połogu po porodzie, już do szpitala, podkłady Seni o wielkości 90 na 60, to są podkłady poporodowe dla mam. Ale też wiecie, jak no coś tam zostanie, to zawsze można dla maleńkich wykorzystać, na przykład do przewijania. I takich podkładów wzięłam 3 opakowania, tutaj jest 5 sztuk, czyli 15 podkładów. Jedną paczkę wezmę do szpitala, może więcej. No nie wiem, zobaczę, ile mi się tam zmieści do walizki. W każdym razie wezmę do szpitala i potem najwyżej będę miała w domu, a jak zabraknie, to dokupię. To są higieniczne, też takie podkłady.
Natomiast to są takie, wiecie, już małe, do bielizny. Wzięłam sobie po prostu te z Belli. Ja chyba przy Bartku też używam z Belli. Wzięłam 3 paczki tych podkładów, bo one w 3-paku były w jakiejś tam ofercie promocyjnej, wiecie. Mnie i tak było potrzebne więcej sztuk, więc zdecydowałam się po prostu na 3-pak. W jednej paczce jest 10 sztuk. Nie pamiętam, chyba za te 3 paczki zapłaciłam 14 zł. Ja w ogóle do tego pudełka, słuchajcie, tak wrzucam trochę rzeczy, które na przykład coś tam, nie wiem, kupię, albo z tymi zeszytami z paczkomatu wyciągaliśmy. I ponieważ to pudło tak stało, to ja dokładałam, więc od razu pokażę Wam książeczkę, którą zamówiłam pod kątem maleńkiej, ale też uważam, że starsze dzieci i dorośli również mogą ją przeczytać. Na pewno Bartek powiedział, że ją przeczyta do brzuszka. W mojej głowie i w moim sercu uczucia. Książka miała bardzo ładny opis na stronie, na której zamawiałam dzieciakom zeszyty, więc zdecydowałam się ją kupić jako już taka, wiecie, biblioteczka dla malutkiej. I druga książeczka, którą wrzuciłam, to Kicia Kocia, bo bardzo dużo dziewczyn, które mają małe, maleńkie takie dziewczynki, mówi mi, że ta Kicia Kocia to jest w ogóle jakiś szał, więc stwierdziłam, że dobra, wezmę jedną tą Kicię Kocię. Dalej, dobra, znowu jesteśmy w zakupach aptecznych i to są te elastyczne, takie wiecie, majtki siatkowe, jednorazowe, w rozmiarze M, medium sobie wzięłam i wzięłam tylko jedną paczkę, bo nie wiem jak mi się to sprawdzi, bo wcześniej kupiłam sobie bawełniane od mamy ginekolog, więc zobaczymy. No te siatkowe są podobno polecane, ja w ogóle markę Seni bardzo cenię, więc myślę, że mogą być ok. Widzę, że wrzuciłam tu również taki komplecik, który zamówiłam ostatnio, też na Instagramie znalazłam taką markę Mama Iti i to jest taka opaska do włosów. To jest podobno w ogóle genialna firma, która robi ciuszki, oczywiście polskie, z polskich działanin, które rosną razem z dziećmi. I to właśnie jest taka opaseczka do włosów. Do włosów. Wiecie, maleńka pewnie nie będzie miała na początku za wiele włosów, no ale opaseczkę przecież można jej czasami do zdjęcia założyć. I takie porteczki to są takie półśpioszki, które właśnie dzięki temu, że mają ściągacze, są bardzo długo na dziecko dobre, bo najpierw są takimi pumpami, potem wiecie, one się tak rozciągają. Teoretycznie jest to rozmiar 62-68, ale powiem Wam, że ta dzianina to jest po prostu, to jest tak niezwykle miękkie i widać, że jest to wysokogatunkowe. No, że ja się wcale nie dziwię, że mamy polecają tą markę, także wzięłam jej taki pudrowy zestaw. Dobra, ciuchów już tutaj nie będzie. Kolejną rzeczą, jaką sobie kupiłam, to butelka Duffy. Miałam kupić sam filtr, bo miałam gdzieś butelki, ale przy przeprowadzce nie mogę tych butelek znaleźć. A ponieważ do szpitala teraz, jak wiecie, wchodziłam, to niestety mąż musiał zostawić mnie na izbie przyjęć i już to było koniec naszego widzenia się, więc mi nikt nie doniesie wody, nikt no nie może za mną iść na przykład z walizką, więc żeby ograniczyć ciężar, to stwierdziłam, że kupię sobie butelkę wody. Na wodę butelkę filtrującą, to jest półlitrowa butelka Duffy. Kolejna rzecz, jaką wrzuciłam do zamówienia, to jest krem bawełniany odżywczy do dłoni z barwy natury. Dlaczego go wrzuciłam? No dlatego, że ma w nazwie bawełniany. Byłam strasznie ciekawa, bo jest cała seria. Jest balsam do ciała, chyba było mleczko też jakieś nawilżające i nie wiem, czy nie było czegoś do mycia. Jeszcze nie smarowałam sobie dłoni, zobaczymy, powiem Wam, ale ta bawełna w kosmetykach zawsze jest dla mnie bardzo zachęcająca, więc no, nie mogłam się oprzeć. No i tutaj kolejne te podkłady Seni, 60x90. Ciężko mi będzie teraz, słuchajcie, sięgać, bo pudło jest bardzo duże, a sięgnęły już kosmetyki i te zakupy dna. Zestaw do pielęgnacji maleńkiej, zdecydowałam się na markę Nakomi. Słuchajcie, chciałam kupić Linomag z tej serii. Z Linomagu, który kupiłam w postaci maści takiej pod pieluszkę. I to jest właśnie maść w tej dużej pojemności 100 gramów. I pomyślałam, że jak już i tak biorę jeden produkt z Linomagu, to wezmę jeszcze właśnie oliwkę i coś do mycia, ale niestety na pierwszym miejscu w składzie oliwki jest parafina i to samo jest w sumie z żelem do mycia. Więc stwierdziłam, że o ile dla mnie ta parafina nie jest czymś takim dramatycznym do skóry, na moją skórę, o tyle dzieciątka nie mam ochoty smarować parafiną, więc zdecydowałam się na Nakomi, ponieważ mam oliwkę dla kobiet w ciąży Nakomi i ona jest genialna, cudownie pachnie, super nawilża skórę i wzięłam taki zestaw do mycia właśnie ciałka i włosków od pierwszych dni życia i oliwkę do pielęgnacji też skóry noworodka, to jest olejek ze słodkich migdałów, olej żożoba, oliwa z oliwek, ekstrakt z rumianku i owsa, także takie ma bardzo bezpieczne i dosyć krótkie składy, więc na taki zestaw dla malutkiej się zdecydowałam na początek. 2 paczki chusteczek antybakteryjnych dla dzieci, 15 sztuk i to są dla moich dzieciaków do szkoły, wrzucę im właśnie do plecaków, bo żel antybakteryjny mają, ale stwierdziłam, że wezmę im jeszcze takie chusteczki. Maltan,
maść z lanoliną do pielęgnacji brodawek słupkowych przy karmieniu piersią, no to jest rzecz absolutnie niezbędna. I w aptece Gemini jest tak, że macie taką zakładkę z produktami, przy zakupie których będziecie mieć gwarantowaną przesyłkę gratis. I ja zdecydowałam się właśnie z tego działu kupić, jak oni to nazwali, to jest jakaś esencja rozświetlająca z wodą termalną Uriage. Długotrwale nawilża, przywraca równowagę, dodaje blasku. Wystarczą 3-4 krople dziennie. I to jest produkt, który wylewamy sobie właśnie na dłonie, w takiej ilości, o jakiej oni mówią, i wciskamy sobie w twarz pod krem lub podobno zamiast kremu. Ja jeszcze tego nie miałam, natomiast marka Uriage jest mi doskonale znana i pomyślałam sobie, że to może być coś takiego bardzo szybko i głęboko nawilżającego, także okej. No i ostatnie, nie, jeszcze nie ostatnie, i takie żele antybakteryjne wzięłam 3, marka to Vital Pharma i wzięłam je w pojemności 50 ml, wiecie, one są takie idealne, do torebki czy do plecaka, i wzięłam ten brzoskwiniowy, przepięknie pachną, poziomkowy i melonowy, i tamte dzieciaki sobie już wzięły, a ten jeszcze został tutaj, żeby Wam pokazać, one były chyba po 5 zł. Nie, ten melonowy też jeszcze został, bo Bartek ma jeszcze taki z poprzedniego zakupu, więc powiedział, że jak tamten mu się skończy, to dopiero weźmie sobie ten zapachowy. I następny produkt z tego działu, który gwarantował przesyłkę gratis, to sześciopak chusteczek nawilżanych Soft & Cream Nivea Baby. Pamiętam, że te chusteczki przepięknie pachniały, także jedną taką paczkę chusteczek i te pieluszki Dada zaraz sobie już odłożę na bok i one będą do spakowania do walizki. No, ale zresztą tych rzeczy muszę się jakoś uporać, także słuchajcie, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o zakupy z apteki Gemini. Za chwilę to ogarnę i pokażę Wam jeszcze zakupy z Lulalove, ale może się okazać, że w tych zakupach również będzie przemycony jeszcze jakiś produkt z innej marki, także poczekajcie. Wiecie, jak się dobrze pan kurier wpasował? No, właśnie nagrywam haul, a pan kurier przywiózł mi moje zamówienie z Born to Be. Zamówiłam sobie sukienkę, ja mam już dwie takie sukienki, to są sukienki z wiskozy i one u nich na stronie są po, teraz na wyprzedaży, nie wiem, 55 zł. Ona jest czarna, taki wzór paisley, strasznie mi się ten wzór podoba. Po pierwsze tak, jest kopertowa, więc na przyszły rok będę mogła karmić piersią. Jest czarna, więc będę mogła ją spokojnie teraz nosić jesienią, na przykład pod jakiś sweter. Jest z przemiłej wiskozy, długa, do ziemi. Ja już mam taką sukienkę i wiem, że ona doskonale leży, tylko ja mam białą w takie kolorowe, jakieś tam kwiaty, liście, bardzo, bardzo ją lubię. Nawet nie wiem, czy na Instagramie nie miałam kiedyś w niej jakiegoś zdjęcia, więc teraz jak zobaczyłam, że jeszcze została właśnie taka czarna, to sobie zamówiłam, bardzo podoba mi się ten wzór. Oczywiście link zostawię Wam do niej na dole. I zamówiłam sobie botki i tak szybko je teraz wciągnęłam, żeby zobaczyć, jak będą wyglądały na nodze. Ja jestem boso, więc założyłam je na bosą stopę i one są na mnie ciut za luźne, ale może to dlatego, że ja właśnie mam bosą stopę. Cholewkę mają taką, widzicie, ażurkową, są wykonane z, oczywiście z ekoskóry, nie z jakiejś skóry naturalnej. Na takiej podeszwie tutaj są bez tego ażurku, są gładkie, tylko cholewkę mają ażurkową i mają takie fajne, półokrągłe tutaj wycięcie, które bardzo ładnie wydłuża optycznie nogę. I właśnie będę je miała zamiar nosić, na przykład z taką sukienką, na to kardigan. I wydaje mi się, że to jest bardzo fajne właśnie połączenie, bo one są jeszcze nieocieplane, czyli to są takie botki na taką bardzo wczesną jesień. Nie pamiętam ceny, coś koło 119, coś koło 100 za nie zapłaciłam, ale oni tam na tym Bornie to mają bez przerwy jakieś zniżki, także no zostawię Wam link na dole, pokażę Wam akurat w tym holu jeszcze te buty. Nie wiem, czy Wam polecam, nie wiem, czy będą wygodne, jak założyłam na bosą stopę, to okay. Mimo tego przechodzę jeszcze do tego holu z Lulalove. Pierwsza rzecz to rogal do karmienia, ale on również może być już do spania, bo jest bardzo wygodny jako poduszka. Ja taki rogal miałam również dla Bartka, albo został jeszcze w tamtym mieszkaniu w piwnicy, albo po prostu gdzieś zaginął w akcji, tylko ja miałam taki wielki ten rogal, a to jest takie, wiecie, mniejsze, że można sobie założyć tutaj na pas i wtedy tego dzidziusia wygodnie ułożyć sobie przy piersi. I ten rogal jest wypełnieniem, mam jeszcze do tego poszewkę. Kolejna rzecz, i to nie jest zamówienie zrobione na raz, to jest zamówienie na pewno na 2-3 razy składane. Kolejna rzecz to organizer, bo ja śledzę też ich profil na Instagramie i oni tam często wrzucają takie zajawki do tego, co na przykład wkładają na ten drugi gatunek albo na wyprzedaż, i wtedy się bardzo opłaca właśnie robić zakupy. Wzięłam taki organizer na łóżeczko,
taki z kieszonkami, nie będę go, słuchajcie, teraz rozpakowywać, bo jeszcze wiecie, no nie mam po prostu gdzie tego wszystkiego trzymać, a jednak jak jest zafoliowane, no to mam pewność, że się nie pobrudzi. Wzór to jest zimorodek, ja uwielbiam w ogóle wzory ptaszków dla dzieci, bo nie tylko dla dzieci, nawet na poszewkach. I to jest taki, wiecie, organizer do przywiązania do łóżeczka z kieszonkami, na pieluszki, na szczotkę do włosów, nie wiem, na mokre chusteczki, na maść do pupy, żeby na przykład tego wiecznie nie szukać. I to kosztowało na wyprzedaży chyba 40 zł. I tutaj nie wiem, czy dostałam to gratis do zamówienia, to jest taka czerwona kokardka antyurokowa i metryczka dla dziecka, czy ja to sama zamawiałam, nie pamiętam, bo to było dosyć dawno. Kolejna rzecz to szczotka do włosów i myjka, szczotka z naturalnego włosia kozy, która mnie, słuchajcie, urzekła. Jest taka malusieńka, taka śliczna i taka mięciutka. Boże, ja się nie spodziewałam, że ona będzie taka miękka. Wiecie, ja kiedyś miałam pędzle do twarzy z włosia kozy i one wcale nie były takie miękkie. Jest drewniana, bardzo ładnie wykonana i jest no... No jest ultra mięciusieńka, prześliczna jest ta szczoteczka, bardzo mi się podoba. I to są takie rzeczy, których po prostu mi brakowało. I do tego jest zawsze dokładana, niby gratis, ale pewnie to jest, wiecie, w cenie, taka muszlinowa pieluszka, która może być myjką, można ją położyć sobie na dnie wanienki i dopiero na tym dzidziusia, można myć tym dzidziusia, wiecie, można dać maleństwu pod szyjkę na przykład, a można sobie przerzucić na bok i jak dziecku się ulewa, to można mieć po prostu jako dodatkową pieluszkę i ten muślin naprawdę jest no mega, mega milutki i mięciutki. Kolejna rzecz to sensoryczny mini kocik, ten ich sławny Mr. B. Zabawka kontrastowa, wiecie, że dzieci na początku widzą tylko, rozróżniają podobno właśnie te trzy kolory i to jest taki szeleścik z uszami, z różnymi tam metkami, bajerami, żeby właśnie dziecko troszeczkę zainteresować, żeby ten, wiecie, wzrok, chwyt, wzrok, żeby zacząć ćwiczyć. Tam jest z tego Mr. B. Jest kilka zabaweczek. Ja bardzo chciałam ten termofor, ale pomyślałam sobie, że może na początek wezmę po prostu taki szeleścik, a może kiedyś przy jakichś zakupach zdecyduję się jeszcze właśnie na ten termoforek, czyli takiego większego tego Mr. B. Zestaw czterech tetrowych pieluch, po prostu flanelowe. Może też tu będą, albo kupiłam wcześniej, albo już mam, także to są tetrowe pieluchy, można je prać w temperaturze nawet 95 stopni. Kolejna rzecz to z drugiego gatunku otulaczek bambusowy o wielkości 70×70 w kolorze kokos. Ja uwielbiam kremowe kolory dla dzieciaków, bardzo mi się to podoba. W ogóle ubrania w beżu, w kremie, no bardzo lubię, dla siebie i zresztą dla dzieci też i w dodatkach do domu, więc taki otulaczek bambusowy w kolorze kremowym wzięłam, tylko oni nie nazywają go na stronie kremowy, tylko właśnie kokosowy. Taka chusteczka na włosy z bawełenki cudownej, przemiłej. Oczywiście to już jest przyszłościowy produkt na lato, bo to jest taki wielofunkcyjny produkt właśnie z daszkiem, żeby dziecku osłonić główkę i szyję przed słońcem. I to było pewnie też w tym drugim gatunku, albo na wyprzedaży, dlatego się zdecydowałam. Z Mr. B wzięłam również taką cieniusieńką poduszkę dla noworodków, bo wiecie, że noworodek nie może mieć jakiejś tam wielkiej poduchy, ale ja ją wzięłam z myślą o włożeniu w foteliku samochodowym, żeby ona nie była nawet w domu, tylko w foteliku. Ma takie fajne trzy przeszycia, że myślę, że właśnie w foteliku ona się dobrze ułoży. A z myślą o na przykład łóżeczku albo o leżaczku, bujaczku, którego jeszcze nie mam, nie kupiłam, ale no jak będę chciała maleńką położyć, to jest taka muślinowa, malutka właśnie taka podusia pod główkę do, no, do leżenia dla noworodka po prostu, bo noworodek żadnej poduszki mieć nie może, a wiadomo, czasami no chcemy, nie wiem, no, czy na kanapie, czy gdzieś to dzieciątko położyć, więc taka malutka podusia pod głowę. No, i tutaj jest zestaw również czterech flanelowych, białych pieluch. Ja będę je wykorzystywała tak, jak wykorzystywałam przy moich dzieciach. Na początku nawet jako prześcieradełko do łóżeczka mi się te flanele przydawały do wycierania dziecka, do kładzenia na przewijaku albo właśnie, nie wiem, gdzieś na łóżku czy do lekarza jak szłam, to brałam taką flanelową pieluchę, rozkładałam ją i po prostu miałam na czym położyć swoje dziecko. Tu mam fantastyczną rzecz, której już miałam Wam dawno pokazać. Słuchajcie, to jest kocyk, tylko muszę go dobrze złożyć, bo on ma wyhaftowane imię, a ja Wam jeszcze chyba imienia maleńkiej nie zdradziłam i może jeszcze chwilę zostawię to dla siebie. To jest kocyk, jaki ja dostałam w prezencie od Ani, mojej kochanej malinowej, i ona go zamówiła u dziewczyny, która ten kocyk zrobiła ręcznie. I teraz nie chcę być ignorantką, bo nie wiem, czy ten kocyk był, Anka, robiony na szydełku, czy na drutach.
chyba na szydełku, ale boję się, że coś spalę. I to jest kocyk w kolorze właśnie kremowym, bo on nie jest biały, w połączeniu z takim lila-fioletem. Ania dała mi możliwość wyboru kolorystyki, także ja po prostu, ja nie wiedziałam, że to będzie kocyk, ale zapytała mnie, jakie kolory ewentualnie podobają mi się w dodatkach dla dzieci i ja z zaproponowanych przez Anię wybrałam właśnie taki fiolet i krem i ona już zadecydowała, że będzie to wzór w paski i jest to taki przemiły, właśnie dziergany kocyk bawełniany z włóczki oddychającej z takimi dziurkami, czyli wiecie, ten trend, jak dzidziuś sobie przykrywa buzię, żeby jednak zachowana była cyrkulacja powietrza w przepięknych właśnie kolorach, no te paski są obłędne, strasznie mi się podoba, nawet jak go do siebie przykładam, to bardzo twarzowy, ładnie wykończony, także to jest taki prezent od serca, także ja już oczywiście Ani 100 tysięcy razy dziękowałam, ale chciałam Wam bardzo pokazać, że takie ręcznie robione kocyki znajdziecie dużo kont na Instagramie, które właśnie takie rzeczy wykonuje. Tutaj jest nawet taka wszywka handmade, wykończone też taką ładną lamówką. Przepiękne. I do tego, jeszcze jest zrobiona taka ośmiorniczka, gdzie podobno te wisiorki imitują pępowinę. Podobno dzidziuś się tym właśnie interesuje. I jedyne, co mnie się, może nie tyle nie podoba, ale co mnie niepokoi, to są te oczy. Bo ja wiem, że dzieci wszystko biorą do buzi, no na pewno nie na początku, ale z czasem przychodzi taki moment i ja się boję tych oczu, wiecie? Żeby dziecko tego nie wyciągnęło po prostu i nie wpadło mu to do buzi. Więc myślę, że to jest taka zabawka bardzo pod kontrolą właśnie rodzica. Ale no naprawdę, kocyk jest przepiękny i w ogóle to, że ktoś umie coś takiego zrobić ręcznie, to dla mnie jest plus 100 do jakości. I ostatnia rzecz z Lula Love to jest właśnie pokrowiec, powłoczka na ten rogal do karmienia. Zdecydowałam się na taki w kolorze miętowym, bo przecież czy ja muszę mieć wszystko różowe, dziewczyńskie? Nie, ta mięta bardzo mi się podobała. To jest bawełniane, nie z takiej śliskiej, wiecie, szeleszczącej bawełny, tylko raczej z takiej dzianinkowej. Przemiłe, z granatową lamówką, bardzo, bardzo ładny. Więc wydaje mi się, że jeden taki ochraniacz mi wystarczy, że będę ściągała. I wiecie, jak będzie ściągnięty, o, ale twarzowo mi w tej zieleni. Jak będzie ściągnięty, to będę sobie na ten rogal na przykład kładła pieluszkę. I dopiero jak wyschnie, to będę sobie zakładała powłoczkę. Ona jest chyba zapinana tutaj na ekspresik. Niektóre z tych rzeczy tak. Ja dopiero oglądam przy Was. Pierwszy raz, bo to wiecie, tak wyciągam z jakiejś tam pudełka, z paczki i wrzucam sobie do koszyka swojego z Pepko. Jak się już naładował pełny, to mówię, nie no, muszę nagrać dziewczynom jakiegoś hola, bo będą na pewno pytały o inspiracje noworodkowe. Dobra, kończę tego strasznie pomieszanego hola. Zaczęło lać, naprawdę, wyjrzałam przez okno, ale zaczęło mega lać, więc zaraz się pewnie nam zmieni tutaj oświetlenie. Widzicie, tutaj były rzeczy z całego szeregu przyjemności, także każdy coś dla siebie na pewno tutaj znajdzie. Dajcie znać, czy takie hole jeszcze Was interesują, bo myślę, że no, na pewno się jeszcze coś na maleńkiej pojawi. Robiłam sobie ostatnio przegląd ubranek i powiem Wam tak, 56-62 już mam dość, potem mam 74, tak, i 68 nawet mam, nawet sporo, ale już później tych większych nie mam, więc jeżeli myślę, będę coś dokupowała, to raczej będę już strzelała w takie, wiecie, starsze, troszeczkę większe dziecko, ale na razie to jeszcze muszę kupić wózek, krzesełko do karmienia, no to jeszcze trochę, fotelik samochodowy i właśnie ten leżaczek, bo to są takie rzeczy, które no, będą nam niezbędne na początku, więc obcinaczka do paznokci. Jeszcze trochę tego będzie, także przypuszczam, że kolejny haul się szykuje już wkrótce, bo w końcu wkrótce będziemy się rodzić. Także trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy Was serdecznie, do zobaczenia w kolejnym filmie, vlogu, pa kochani.